Archiwa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie to miejsce niezwykłe, przepełnione historią, pamięcią, tradycją. Niezliczone tomy zbiorów, spuścizn i kolekcji kryją w sobie prawdziwe dzieła, arcydzieła. Stanisław Wyspiański nazywany był czwartym wieszczem polskim, mimo iż był związany z epoką młodej Polski. Żył tylko 38 lat, ale jego twórczością można by obdzielić kilka osób. Dramaturg, poeta, malarz, grafik, scenograf, architekt i projektant mebli. W Bibliotece Naukowej Pauli Pan jest o nim wiele pamiątek osobistych z nim związanych, a mianowicie dokumenty osobiste, takie jak metryka chrztu, który odbył się w parafii świętego Szczepana w Krakowie. Są świadectwa szkolne z kolejnych 8 lat w gimnazjum świętej Anny. Jest świadectwo dojrzałości, jest dyplom Akademii Sztuk Pięknych. Po jego śmierci, a trzeba tutaj przypomnieć, że zmarł w 1907 roku na nieuleczalną wówczas kiłę, rok po tym jak został profesorem ASP, zachowały się liczne listy z kondolencjami składanymi na ręce żony Teodory, składanymi na ręce ciotki Stankiewiczowej. Były też telegramy, zarówno od prywatnych osób, jak i stowarzyszeń, kół czy organizacji z ziem polskich i zagranicy. Z innych takich ciekawostek, które pozostały po Wyspiańskim, a znalazły się w naszej bibliotece, to jego dziennik z 1905 roku. Zapisywał tam ołówkiem bądź atramentem codzienne swoje sprawy, mianowicie sprawy zawodowe, jak i rodzinne, typu, że kupił futro żonie, komu pożyczył na przykład 100 zł, na jaką zaliczkę liczy, nad czym pracuje, czym się zajmuje, co robił, kogo spotkał, o czym rozmawiał. Odnotowywał też czasem, jaka była w danym dniu pogoda. Niestety nie ma tam jakichś pogłębionych refleksji czy myśli związanych z jego twórczością. Trzeba zaznaczyć, że jest to zeszyt kupiony na pewno gdzieś w sklepie papierniczym, gdzie Wyspiański zapisywał swoje notatki. Nie czynił tego codziennie. Świadczy to o jego życiu codziennym, wtedy nie najzdrowszego już człowieka, który ostatni rok, 1905, spędził w Krakowie, więc spotykał się z wieloma ludźmi, co odnotowywał. W roku następnym przeniósł się już do własnego gospodarstwa we Wężcach. Dziennik z 1905 roku jest po prostu kalendarzem, gdzie Wyspiański odnotowywał sprawy dla siebie istotne, czy też mniej istotne. Zeszyt zapisany jest od stycznia do grudnia z dużymi przerwami. Czasem przez parę dni nie napisał nic. Nie wiemy dlaczego. Niektóre kratki są wypełnione do linijki, niektóre zawierają tylko skrótowe informacje. Daje to nam obraz jego życia, jego codziennego bytowania, życia w rodzinie, spotykania się z własnym kręgiem znajomych oraz kręgiem związanym z twórczością artystyczną. Być może takich zeszytów było więcej, być może prowadził w każdym roku. My mamy tylko z roku 1905. Jak pamiątki osobiste po Wyspiańskim, w tym jego zdjęcia, i jego najbliższego otoczenia znalazły się w Bibliotece Naukowej Pał i Pan, zostały zakupione od jego córki Heleny z Wyspiańskich Chmurskiej w 1958 roku. Szanowni Państwo, czy poza Biblioteką Naukową Pał i Pan w Krakowie możecie wskazać jeszcze jakieś inne miejsca, gdzie znajdują się osobiste pamiątki po Wyspiańskim?
Więcej niezwykłych eksponatów znaleźć można w katalogu zbiorów artystycznych i naukowych na stronie pauart.pl.